Dobra, to lecimy z filmem Wardęgi. I ja tak jak mówiłem, ja już go wcześniej oglądałem, ale teraz obejrzymy go sobie razem i będziemy gdzieś tam na bieżąco sobie komentować, nie? Previously on Prison Break. Konopski przed drugim materiałem zapowiadał, że dotarł do 13-latki. Mamy próbę nawiązania bliższej relacji z 13-latką, na to dowody mam już niezbite. Kurwa, już było dobrze! Kurwa, już było dobrze! I wiecie, jakie dowody przedstawił Konopski? Ano, że Leksiu odpowiedział na relację 13-latki, uwaga, emotikonką oczu. Kwestia. Leksiu w pewnym momencie wypisywał do tylu lasek, że nawet nie potrafił znaleźć informacji o obiegu tej dziewczyny z jej TikToka. A to przecież bardzo dziwne, no bo dziewczynka mówiła na dwóch TikTokach, że ma 13 lat. A Leksiu tego nie wyłapał? Po pierwsze, dlaczego Leksiu miałby oglądać wszystkie TikToki jakiejś 13-letniej TikTokerki? To by dopiero było dziwne. Czy to jest ten dowód w sprawie? Dowód, który miał być tą zapowiadaną bombą? Działajmy na faktach, a nie na domysłach. Na jaką relację odpowiedział Leksiu? Czy było tam widać ciało dziewczyny i emotikonka Leksia sugerowała, że je podziwia? Odkryjmy to, co zakryte. Na tym story nie ma nic erotycznego. Nie wiemy, na co zareagował Leksiu. Może na taniec, a może na wypowiedź dziewczyny. Nie wiemy i o to w tym wszystkim chodzi. Mamy szczątkowe materiały i póki nie będziemy mieć całości, nie można sugerować, że ktoś jest pedofilem. Odpowiadając jej na relację, lajkując jej zdjęcia. Czy polajkowanie zdjęcia lub filmu nieletniej dziewczyny sugeruje od razu, że mamy zapędy pedofilskie? Mam 15 lat, debilu? Ja pierdolę, nie dość, że kurwa stulejasz, to jeszcze pedofil. Czy jeśli ja polubię jakieś dwa TikToki, od razu czyni mnie to przestępcą? Co ciekawe, dziewczyna tak się podjarała wiadomością od Leksia, że zrobiła od razu screena, gdy wysłał emotikonkę. Ale dziwnym trafem... Co tam było napisane? Chwila się cofnę. Zrobiła screena, gdy Leksiu miał 317 tysięcy obserwujących na Instagramie, ale wtedy, gdy do niej napisał, a nie teraz, bo afera wybuchła przed pierwszym filmem Konopa, miał wtedy 550, no tak, to logiczny wniosek. Wysłał emotikonkę, ale dziwnym trafem, gdy rzekomo proponował spotkanie, to uznała, że tym razem po co komu screen? Teraz mamy uwierzyć, że faktycznie coś tam obciążającego było, ale zniknęło. Mamy uwierzyć tak po prostu na słowo i uznać człowieka za pedofila? No wiesz, Konop, za pierwszym razem nas okłamałeś. Finalnie jednak sam Konopski potwierdza, że tutaj Leksiu nie wysłał ani żadnego zdjęcia, ani nie doszło do żadnej propozycji spotkania. Finalnie nie doszło na szczęście do tego spotkania. Więc po co w ogóle ten fragment jest w filmie? Swoją drogą, po co tak... No, ten fragment jest w filmie, bo to jest jedyny punkt zaczepienia. To jest jedyny punkt zaczepienia dla Konopa, żeby po prostu utrzymać tą narrację, którą miał od początku. I to jakby on walczył tutaj o swój wizerunek, próbując po prostu znaleźć jakiś przykład na to, że jednak ma rację w momencie, kiedy się okazało, że ta pierwsza dziewczyna nie ma 14, tylko 15. No i gdzieś to, powiedzmy, spadło mu, w cudzysłowie oczywiście to mówię, że ten wątek z punktu widzenia Konopa spadł mu z nieba, w takim sensie, że mógł tu się o to zaczepić i próbować to do tego stopnia podkręcić, żeby potwierdzić swoją wersję z pierwszego filmu. Ale faktycznie też w sumie wam powiem, że ja nie zwróciłem takiej uwagi aż na to, że Konop tak cenzurował te wiadomości, bo ja je potem widziałem w całości, nie? W sensie widziałem, jak wyglądają te zdjęcia bez jakiejkolwiek cenzury, bo mi podesłał te materiały. I w sumie nie zwróciłem uwagi, że faktycznie ludzie jak patrzą na to, to sobie mogą wyobrażać nie wiadomo co. W ogóle w wielu momentach jakby Konop tak to cenzurował, że można było takie odnieść wrażenie, że wyobraźnia, szczególnie przy tym temacie i takim nastawieniu, no wiecie, podpowiadała, że może tam być coś więcej niż realnie było. Dziwnie blurujesz zdjęcia. Wystarczyło tylko zamazać twarz. No chyba, że chciałeś podziałać na wyobraźnię i poddymić. A to, że Konop chciał poddymić, to też tam 100%, to tak samo jak na Twitterze. To chyba najbardziej, tak szczerze, on chyba najbardziej poddymiał na Twitterze, tak mi się wydaje. Tam najwięcej było tych postów. W ogóle tu wcześniej Micharu99 i Grzegorzola, dziękuję wielkie, dzięki bardzo za subskrypcję z Prima. Witam wszystkich skurwysynów Revo, witam bardzo serdecznie. Konop dużo cenzuruje bez potrzeby, wiesz co, nie wiem czy bez potrzeby, ale czasami tak, jakieś takie totalnie losowe zwroty, czy takie rzeczy, które moim zdaniem by normalnie przeszły, bo to też warto wiedzieć, że na YouTube to nie jest tak, że
każde słowo tam, przekleństwo jakieś czy coś, to jest, nie wiem, od razu ograniczone zarabianie, czy tam, nie wiem, jakaś demonetyzacja, tylko ogólnie chodzi o to, żeby, wiecie, nie było takiej patologii, żeby nie było, że co drugie słowo to kurwa i lecimy z jakąś wiązanką, tylko jak się tam przelknie tak na jakiś czas, czy pojawią się te przekleństwa w filmie, to jest okej, okay, no nic się z tym nie dzieje, można to normalnie monetyzować, nie ma tragedii. Wiem, że też bardzo YouTube jest wrażliwy na te pierwsze 30 sekund, czy pierwszą minutę. I tam faktycznie jest z tym ciężej, więc lepiej tam uważać, ale generalnie w całym filmie nic się nie stanie, jak są przekleństwa, no. Także wiecie, Noras WP, przepraszam, dziękuję za Subika z Prima, witam wszystkich synów Rewo. W materiale Konopskiego jest jeszcze wiele screenów rozmów Leksia z Tindera. Należy jednak pamiętać, że Tinder jest dla osób pełnoletnich. By zarejestrować tam konto, trzeba to potwierdzić. A nawet jeśli jakaś 17-latka skłamała, no to Krzysztof miał prawo zakładać, że ma 18 lat. To Tinder. Tutaj można zarzucić Leksiowi, że pisze do dziewczyn obleśne rzeczy i jest niewyżyty. Że może warto się nad sobą zastanowić, po co być stulejarzem. Niestety na Tinderze takich osób nie brakuje, ale zdarzają się też normalne. Przepraszał i tłumaczył, że... Totalnie losowy obrazek. Totalnie losowy obrazek. Chwila, gdzie to jest? Jest niewyżyty, że może warto się nad sobą zastanowić, po co być stulejarzem. Niestety na Tinderze takich osób nie brakuje, ale zda... Jaki eleganci. Zdarzają się też normalne. Przepraszał i tłumaczył, że takie teksty na Tinderze to jest przecież normalka. Ja nigdy nie miałem Tindera i wiem, że takie teksty nie są normalką. Konop nigdy nie miał Tindera, ale wie jak jest. Brzmi logicznie. Wiele wątpliwości wzbudził. Ja wam powiem, że też ogólnie nie korzystałem z Tindera nigdy w sumie. I gdzieś tam przy okazji tej dramy teraz zainstalowałem, zobaczyć jak to w ogóle wszystko działa i no między innymi też tutaj badałem tę sprawę tych wiadomości z Dezy, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda. Niemniej rozmawiałem właśnie z osobami, które korzystają. I no i powiem wam, że faktycznie no takie różne dziwne wiadomości, czy takie bezpośrednie... Mała pomoc, uwielbiam cię oglądać. Dzięki wielkie, Oskar, dziękuję za dyszkę, dzięki bardzo, doceniam. I powiem wam, że faktycznie podobno no to jest taki standard w tym serwisie, że ludzie wysyłają takie bezpośrednie wiadomości, już nie mówiąc o takich totalnie obscenicznych, nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym wypadku, gdzie nie owijają w bawełnę, o co im chodzi. I to mówię też jakby z obu stron, nie mówię tylko, że faceci to robią, tylko że to jest tak jakby z obu stron takie podejście. No i nie wiem, ja osobiście w czymś takim nie chciałbym uczestniczyć, Ale no tak to działa też na tej aplikacji, niektórzy z tego korzystają, mają proste zamiary, wiecie, nie szukają miłości na całe życie, tylko jakiegoś przygodnego seksu, no i tak to działa, nie? Wzbudził ten screen, gdyż awatar Leksia przybiera inne formy podczas jednej konwersacji. W wyniku błędu Tindera na iPhone'ach, czasem jednak profilowe chwile... I tutaj, nie wiem, no Bardenka... No powiem szczerze, no to mnie akurat zaskoczyło, no kreatywnie podszedł do tematu, jest test Rewo. Jeszcze nie widziałem siebie nigdy akurat na Wikipedii. No widziałem się na pudelku, ale na Wikipedii to w sumie jeszcze nigdy. I to jest 9 stycznia 2022 roku podczas wnikliwej analizy dr Rewo poddał badaniu zachowania Tindera w niekorzystnych dla niego warunkach, jakim jest system iOS. Po przesłaniu do badanego obiektu kilku kodów tekstowych od treści między innymi. I tutaj są dokładnie przepisane te wiadomości. Przy czym ludzie mi na Twitterze napisali, że można skorzystać z jakiegoś Google Lens czy coś takiego i skopiować jakby tekst nie przepisując go, tylko jakby, że z obrazka pobiera. Doszedł do wniosku, iż na systemach iOS podczas otrzymywania wiadomości na Tinderze czasem dochodzi do przycięcia oraz przybliżenia, type zoom in, awatara osoby, z którą prowadzimy konwersację. Na Androidach taki problem występuje tylko podczas siadania na morcie. I musiał poddymić na koniec, nie? Wiadomo. Chwilowo zostaje przycięte. Zazwyczaj w przypadku nowych Ale na początku, w sumie nie wiem, czy on to realnie przepisywał, czy skorzystał z tego Google Lens, może korzystał, ale ten, ale kurwa, no kreatywnie podszedł do tematu. Oskar, dzięki wielkie za subskrypcję i wcześniej za donejcika, jeszcze raz witam wszystkich skurwysynów Rewo. Wiadomości. Czemu tu okrojona jest starsza? Nie wiadomo, ale nie można jednoznacznie... Tak, bo szczerze mówiąc, tego nie mogłem odtworzyć, może ktoś z was korzysta więcej z Tindera, i wiecie jakoś bardziej, bo u mnie zawsze wychodziła przycięta ta ostatnia wiadomość. Nie ta wcześniejsza, tylko ostatnia, ewentualnie ostatnie wiadomości, na przykład 2-3 kafelki. Ale nigdy nie potrafiłem odtworzyć takiej sytuacji, żeby przycięta była wcześniejsza niż ostatnia wiadomość. Tego nie wiem. Nie potrafiłem tego odtworzyć. Bardenka nawet Discorda nie
przepisał. Nie, no nie wiem, to tego nie wiem, może ten, ale jak mu się chciało to przepisywać, to podziwiam, bo tam nie ma błędu. Tutaj ktoś napisał, że mogą być screeny sklejone, ale ja powiem wam, że widziałem całość tych screenów, w sensie to były dwa screeny, które mi Konop przesłał i tam tak było. W sensie miałem jakby wcześniejszy fragment tej rozmowy, zanim padła kolejna informacja, było taki fragment, że ktoś pisze i były następna, nie? I to ten następny, no to jest ten wycinek. Więc nie wiem, no wiadomo, no ciężko mi to powiedzieć, ja też dostałem jakieś obrazy i tak dalej, to było skompresowane, bo też część osób mówiła, że to jest fake, bo tutaj jak macie czcionkę i na niebieskim tle, że jest takie rozpikselowane, ale to jest akurat kwestia, przynajmniej z tego co ja sprawdziłem, to jest kwestia kompresji obrazka, bo jak wrzuciłem losowy zapis rozmowy tam z Tindera, jakiś totalnie losowy do Photoshopa i chciałem to skompresować na maksa, to robił się dokładnie ten sam efekt. Nie niczego stwierdzić. W całym drugim filmie Konopskiego najważniejszy wydaje się być argument o fab folderze Leksia, w którym przechowuje zdjęcia dziewczyn. Palił się tymi prywatnymi zdjęciami innym dziewczynom. Serio, mogę ci wysłać laski, które mam w fab folderze. Totalnie wstaję. Niestety na filmie zdjęcia są całkowicie zamazane, ale na szczęście ja również prowadziłem dochodzenie i dotarłem do dokładnie tych samych screenów. Znaczy, mi te screeny Konop wysłał, w sensie bez cenzury, nie? Więc też to widziałem i faktycznie potwierdzam, że tam była postura dziewczyny, która miała założone majtki, miała jakąś taką bluzkę i stanik, nie? Więc jakby, no szczerze to nawet była bardziej ubrana niż no kobiety są, nie wiem, na plaży. I tutaj nie rozumiem, czemu wszyscy youtuberzy nakładają na te zdjęcia taką cenzurę, jakby tam była naga dziewczyna. Plus jesteśmy na YouTubie, który regulamin ma, jaki ma, więc wy widzicie zdjęcia oczywiście w pełni ocenzurowane, czyli w sumie ich nie widzicie. Ta kobieta ma zasłoniętą twarz telefonem i nie ma żadnych znaków szczególnych, po których ktoś mógłby ją rozpoznać. Uważam, że sprawa jest na tyle poważna, że należy ją dokładnie wyjaśnić. Zablurowałem delikatnie zdjęcie, by ochronić jej prywatność przy jednoczesnym rozwiązaniu wszelkich wątpliwości. W dalszej części materiału dowiecie się jednak, że dziewczyna średnio na to zasługuje, gdyż ona nie miała żadnych skrupułów i zachowała się znacznie gorzej. A w związku z tym, że jestem feministą i to takim prawdziwym, uważam, że kobiety i mężczyźni powinni mieć równe prawa, ale też w dokładnie takim samym zakresie odpowiadać przed prawem, gdyż prawo powinno być równe wobec wszystkich. Artykuł 191a, paragraf pierwszy. Kto wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. A wiecie, co tam było na tych zdjęciach? Dziewczyna w koszulce i majtkach. No tak, no to tak, no tak wyglądały te screeny, nie? Więc nie jest to... W takim sensie, że nie jest to faktycznie naga osoba i no raczej to wygląda no tak właśnie w takim kontekście, jak mówię, no zobaczycie na basenie, zobaczycie, nie wiem, na plaży, no w stroju kąpielowym, nie? Mniej więcej. W sumie nawet bardziej zakryte, bo jeszcze jest bluzka. Nie widać ani dołu, ani góry. Czy wysyłanie zdjęć dziewczyny w bieliźnie tylko po to, by zaimponować drugiej, że jest się takim kasanową, jest żałosne? Z całą pewnością. Ale ta konkretna sytuacja przytoczona w filmie Konopskiego nie podchodzi pod przytoczony paragraf. Część widzów uznała po tym fragmencie, że Leksiu przechowuje na telefonie zdjęcia nieletnich dziewczyn. Dziewczyna z tych zdjęć ma skończone 21 lat. Czy Leksiu ma zapisane w telefonie zdjęcia nieletnich? Póki co nie ma na to dowodów, dlatego nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Pozdrawiam ciebie i twoją dziewczynę, twoje materiały są mega. Dzięki wielkie, Oskar, za dwie dyszki. Bardzo mi miło, fajnie, że... Tak, i Patrycja też tu macha. Też pozdrawiam. Działajmy na faktach, a z finalnym werdyktem wstrzymajmy się, gdy będziemy mieli więcej informacji. Gimper zrobił bardzo ciekawy film, jednak z kilkoma rzeczami się nie zgadzam i chciałbym tutaj wyjątkowo przeanalizować orzecznictwo sądowe, byśmy mieli jasność i wiedzieli, czy Leksiowi grozi więzienie. Gimper twierdzi, że dokładnie te zdjęcia podchodzą pod ten paragraf i że dziewczyna może zostać uznana przez sąd za nagą. Ja je widziałem i o ile dziewczyna nie jest na tych zdjęciach całkowicie naga, to zdecydowanie jest rozebrana do tego stopnia, że podpada to pod ten paragraf. Sprawdźmy, jak w orzecznictwie sądowym sąd definiuje wizerunek i nagość. Za wizerunek w rozumieniu omawianego przepisu uznać należy takie przedstawienie danej osoby, że możliwa jest jej identyfikacja. Przepis wymaga, aby utrwalenie dotyczyło wizerunku nagiej osoby, przy czym nagość może mieć charakter częściowy lub całkowity. Całkowity to wiadomo, z częściową nagością mamy do czynienia, gdy widoczne są odkryte narządy płciowe lub też ich fragment.
Teraz przeczytam wam orzecznictwo w poważniejszej sprawie, gdyż jakiś chłop umieścił w toalecie kamerę i nagrywał koleżanki z pracy. W przypadku kilku dziewczyn został skazany, natomiast tam, gdzie nie było nagości, został uniewinniony. Na nagraniu z udziałem pierwszej kobiety nie jest widoczny jakikolwiek element nagości, zaś pośladki drugiej kobiety widoczne są na nagraniu jedynie w bieliźnie. Jeśli chłopa uniewinniono za pośladki w bieliźnie, które upublicznił wielu osobom, to raczej sąd nie skazałby Leksia za udostępnienie dziewczyny w majtkach i koszulce, gdzie nie widać ani góry, ani dołu, ani pośladków. Ale wiadomo, jeden rabin powie tak, a drugi powie tak. Warto... No właśnie o to chodzi też, bo tak sobie to rozkminiałem i powiem wam, że takie... Ja tak uważam, że takie głębokie wchodzenie w analizy prawne jest, kurczę, strasznie, uważam, ryzykowne, bo... Z tego co wiem, w Polsce chyba nie działa to prawo takiego precedensu, jak na przykład jest w USA. I ostatecznie, nawet jak dyskutujecie o różnych przepisach prawa, o ich interpretacji, to prawnicy też się w tym spierają, jak to można interpretować. Też myślę, wydaje, że wiele wynika z samej praktyki w różnych tego typu sprawach, gdzie no niby jest jakiś przepis, ale na przykład w praktyce on nie do końca jest egzekwowany, albo jest rozumiany troszkę inaczej, mówię w takim praktycznym działaniu. I ja też czasami się orientowałem w jakichś tam rzeczach i słyszałem, że no niby jest taki przepis, ale generalnie to na przykład nikt tego nie ściga, że to jest martwy przepis, wiecie, że na przykład tu się nie ma czym przejmować, albo że no o to się raczej nie zaczepiaj. I dlatego uważam, że takie bardzo, bardzo, bardzo głębokie wchodzenie w te analizy jest, kurczę, ryzykowne. Ja wiem, że też ta sprawa trochę tego wymagała, bo patrzyliśmy na nią pod kątem, mówię jako kanały komentarii, patrzyliśmy na nią pod kątem takim prawnym, ale no ostatecznie też Sylwek sam mówi, że no jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej i tak samo w sądzie może być, że wiecie, jeden sędzia powiedział, że no dobra, wyjebane, no a inny powie, że okej, tutaj mamy problem. Też ciekawe, czy na przykład w kontekście całej afery sędzia może patrzeć na daną sprawę, nie? Też to jest pytanie. Gorsze fotki to te celebrytki YouTube'owe mają nadzwyczajne pokemony. Dupy wypięte w bieliznach dla stulejarzy. No wiesz, no nie wiem, no bo to też kwestia, jakie masz podejście w sensie sam do siebie, nie? To, że jacyś inni ludzie robią coś, co na przykład dla ciebie wydaje się gorsze, czy w jakiś sposób bardziej obsceniczne, no to okej, okay, ale to bardziej chodzi o kwestię tej osoby. Aczkolwiek ktoś tutaj pisał, że podobno ta dziewczyna ma jakieś inne fotki tego typu i mocniejsze niż te, co wysyłała. Tutaj podkreślić, że Leksiu udostępnił te zdjęcia tylko jednej dziewczynie. A to ta dziewczyna, która je otrzymała, zaczęła je rozsyłać do wszystkich kanałów komentarii oraz publikować w social mediach. Jednak nawet jeśli w Polsce jest sędzia, który uzna koszulkę i figi za nagość, to ta dziewczyna i tak tego nie zgłosi, bo narazi się na rykoszet. Pozwólcie, że wyjaśnię. Postanowiłem użyć najpotężniejszego zaklęcia i przywołać oko Saurona. Oto co dojrzałem. Zwróćmy uwagę na długie, czerwone paznokcie dziewczyny. Leksiu udostępnił jednej osobie jej zdjęcie w koszulce, nie mówiąc kim ona jest. Za to ona co zrobiła? Udostępniła do internetu zdjęcia i filmy Leksia podczas wykonywania czynności seksualnych, gdzie widoczne są jego narządy. Wskazała, że to właśnie on jest na nagraniach. Boże, co oni robią w tym domu, X, kurwa mać? Rozmawiali na Snapchacie kilka miesięcy... Co to jest, jeśli na Snapchacie ktoś nagrywa, robi print screena, Snapchat wyświetla stosowną informację, by druga osoba o tym wiedziała, dlatego ta dziewczyna w tajemnicy nagrywała go drugim telefonem, bo o niczym nie wiedział. ...temu, ale już wtedy drugim telefonem rejestrowała jego prywatne filmy. Dlaczego prawa mają przestrzegać w tym kraju tylko mężczyźni? Wiecie, powiem wam, że to też jest taki ciekawy element, na którym sam się zastanawiałem, bo... Jakby to jest, zastanawiam się nad nim z dwóch aspektów. Jeden to jest taki, że faktycznie, że przy tej całej sprawie, okej, okay, skupiliśmy się na tym, że no powiedzmy wyciekły gdzieś tam te zdjęcia czy zachowania Leksia, ale no one wyciekły dlatego, że ktoś się udostępnił. I teraz też jest takie pytanie, czy takie publiczne pokazywanie tego właśnie też nie podchodzi pod jakiś paragraf, czy to nie jest tak, że tego typu rzeczy po prostu powinny być na przykład skierowane do sądu z pominięciem tego elementu, wiecie, publicznej prezentacji. Bo no rzeczywiście to tak trochę wygląda jednostronnie, aczkolwiek też nad tym kminiłem, że być może też było tak, że część z tych dziewczyn, tak wiecie, różne luźne rozkminy, nie? Jakby takie analiza taka totalnie luźna różnych scenariuszy. Że na przykład część z tych dziewczyn pisała sobie z Leksiem i
dostawała takie wiadomości, może one same coś odsyłały, nie mówię, że na tym samym poziomie, ale że coś tam odsyłały, była interakcja między nimi i było okej. I dla nich się to wydawało spoko. I w związku z tym nie publikowały tego nigdzie, to się nigdzie nie pojawiło, nikt o tym nie wiedział, nie? Ale w momencie, gdy powstał pierwszy materiał Konopskiego, kiedy one stwierdziły, że kurczę, nie? Tam, no bo wiadomo, no, po pierwszym materiale Konopskiego internet przypiął Leksiowi łatkę pedofila, no to one tak samo pomyślały, że kurczę, no może w takim razie, nie wiem, on mi to wysyłał, ale jednak to nie jest takie do końca w porządku. Znaczy jest to w porządku wobec mnie, ale jeżeli takie same rzeczy, powiedzmy, wysyłał do jakichś młodszych osób, no to że to wtedy już nie jest właściwe i dlatego też zaczęły to upubliczniać. Oczywiście pomijając aspekty dwa. Jeden aspekt taki, że realnie koło którejś z nich to nie pasowało i aspekt numer dwa, że na przykład po prostu szukały atencji, nie? Bo są też takie scenariusze. Więc załóżmy, że one, wiecie, też część z tych rzeczy w ogóle wyciekła tylko dlatego, ze względu na sposób, w jaki Konop w pierwszym filmie przedstawił Leksia. Też tak nad tym kminiłem, że może coś w tym kierunku. Jeśli mamy działać na dowodach, to oprezentowanie materiałów dla dorosłych osobom małoletnim powinniśmy oskarżyć także samego Konopskiego, bo gdy wyciekła afera z onanizującym się TikTokerem, to Konopski bez namysłu namawiał swoich młodych widzów, że jeśli chcą zobaczyć ten szokujący film, to muszą wbić na jego Discorda, bo YouTube by mu go usunął. Też nie mogę puścić na YouTubie całej jego wypowiedzi, co on tam dokładnie mówił do swojej widzki, więc wszystkie te obrzydliwe rzeczy, które mówił swojej widzce, wrzucę wam na Discorda na kanał Rzeczy z odcinka, ale tutaj macie z tego mały kawałek. Nie wiem, jaki masz tułeczek, ale... Wygląda to... Ciekawy sposób na rozpromowanie serwera. I powiem wam, że też, kurde, ja jak na bieżąco oglądałem ten film, to pamiętam, że z Patrycją trochę o tym dyskutowaliśmy, że tak tu po bandzie pojechał. W takim sensie, że wiecie, no, że jakby już zrobi wszystko, żeby podkręcić ludzi, nie? No bo to teraz, szczególnie przy okazji tej sytuacji, no wypada strasznie, strasznie blado, no. No też nawet nie chodzi o hipokryzję, tylko o cały układ tego, co się wydarzyło i co zarzucał Leksiowi. I oczywiście no, to nie są jeden do jednego sytuacje, no ale wiecie, wygląda to słabo w tym momencie. Nie ma co. Co prawda narząd płciowy jest zakryty, ale przez... Temadzik, może ktoś nagra jakiś film o Leksiu, a nie o Konopie. Wiesz co, tu jest taki, też, to też w sumie warto, dobrze podrzuciłaś. Powiem ci, że jak ja pisałem scenariusz, to... Miałem taki pomysł nawet, żeby na przykład podzielić to, no może nie tyle, żeby podzielić na dwa, ale zastanawiałem się, żeby w tym jednym materiale, żeby jakoś to wyraźnie rozgraniczyć, że powiedzmy tutaj będzie coś o Leksiu, a tutaj będzie dalej o Konopie, ale nie da się tego zrobić, bo za każdym razem jak próbowałaś coś powiedzieć o Leksiu, to musiałaś się odwołać do słów Konopa, który był źródłem całego tematu, a tam było mnóstwo albo niedopowiedzeń, albo niejasności, albo jakichś takich naciąganych informacji, więc musiałaś to prostować, żeby w jakiś sposób w ogóle móc się wypowiedzieć w tym temacie. I też odbyłem wiele rozmów z różnymi osobami gdzieś tam zaangażowanymi w tę sprawę i w związku z tym no, mogłem jakoś to naprostować w takim sensie, żeby pokazać jakby prawdziwy obraz tej sytuacji, no na tyle, na ile też było wiadomo w tym momencie, kiedy tego wszystkiego szukałem. Więc ciężko jest nagrać film o Leksiu, przedstawiając, jak to naprawdę wygląda, odkładając gdzieś na bok emocje, jednocześnie nie odwołując się do filmu Konopa, który był źródłem informacji i który no, strasznie namieszał. No naprawdę, strasznie ciężko było taki scenariusz napisać. Więc to nie jest dziwne, że w każdym filmie pojawia się wątek Konopa i wytykania jakichś jego błędów. Tak naprawdę każda rzecz, którą w tym momencie Wardęga prostuje, no to jest taki no, policzek dla Konopa tak naprawdę. I to pośrednio, no wiadomo, bo musi to sprostować, co oznacza, że Konop tego nie zrobił dostatecznie dobrze. Pół roku z rozwojuchu. Tutaj nadrobię, tutaj Dogin Toaster, dzięki wielkie za subskrypcję z Prime'a, witam wszystkich synów Rebo. Marcin, dzięki wielkie za 100 bisów, to już tradycja. I również za 6 miesiąc, witam ponownie wśród skurwysynów Rewo, witam. Konop dał radę ominąć cię przy psie Queen of the Black, to ty też mogłeś... Nie, no właśnie tutaj nie dało rady, szczerze nie dało rady akurat. Nie dało.
Naprawdę, próbowałem, ale nie dało rady ominąć tego, bo za każdym razem, jak cokolwiek chciałem poruszyć z tego tematu i skomentować, to musiałem się odwołać do słów konopa, które znowu trzeba było jakoś prostować lub tłumaczyć, o co chodzi. No ciężko, naprawdę, ciężko było to zrobić. No to jest niestety taka odpowiedzialność, gdy jesteście źródłem informacji, że w tym, bo wiecie, to jest co innego, jak wybucha jakaś taka publiczna drama, nie wiem, tam dwie osoby się kłócą, nie? No i ktoś to sobie omawia, każdy ma dostęp do w zasadzie tych samych informacji, chyba że pogada z kimś z wewnątrz, no to ma coś więcej. A tak naprawdę tutaj w tym temacie, no jednak całym źródłem tych informacji był Kono, bo on miał jakby dostęp do tych rozmów i do tych wszystkich relacji, no. I no nie da się kurwa tego zrobić inaczej. Sixty-nine Lenses, a jak tam z Sylwkiem i Hajsem z Deflinków na Psiakobusa, minął rok od walki, on dwa wywiady zrobił. To nie będę się za niego tłumaczył, ale z tego co widziałem ostatnio na Insta Stories, bo akurat oglądałem, to mówił, że on sam na siebie nakłada takie ograniczenie, że tutaj nie chcę przekręcić, ale to mówił na Stories, że jak do końca roku nie wyda tych pieniędzy na te wywiady, to że sam na siebie nakłada karę, że dokłada 50 tysięcy złotych i wpłaca na wybrany przez widzów jakieś schronisko dla zwierząt. Więc taką sam na siebie motywację nałożył, ale mówił też, że będzie się starał to ogarnąć. Tak było. No właśnie, no to z jego stories. Stawia film z widoczną twarzą TikTokera oraz jego osobem podczas czynności seksualnej. I mimo cenzury Konopski łapie się pod paragraf. Kluczowe tu jest słowo lub. Narząd płciowy, podobnie jak w przypadku tamtej dziewczyny, jest zakryty. Ale tutaj TikToker jest w trakcie czynności. Rozpowszechnianie takich nagrań również jest karalne. A w związku z tym, że Konopski rozpowszechniał to na Discordzie, gdzie dostęp mają osoby poniżej 18 roku życia, i łącząc to z pomawianiem Leksia o próbę kontaktów seksualnych z 14-latką, co całkowicie zniszczyło mu wizerunek i doprowadziło agencję do strat finansowych, to sorry Konopski, ale z prawnego punktu widzenia... Masz przejebane. Masz przepierdolone jak sam skurwysyński skurwysynek. Czy Leksiowi grożą jakieś konsekwencje prawne? Według mnie nie. Co prawda, jeśli wysyłał nudesy bez ostrzeżenia, to podchodzi to pod jeden paragraf. Nawet jeśli jakaś dziewczyna ma na to dowody w postaci screenów, to może to być niewystarczające. Musiałaby zabezpieczyć screeny notarialnie, a na to raczej już za późno, bo nawet jeśli coś takiego miało miejsce, to Leksiu już to pokasował. Czy screen może być dowodem w sprawie? Taki po prostu screen z Instagrama. Nie ma takiej realnej opcji. Nie ma. Słuchaj, mamy... No, musi być potwierdzony notarialnie. Z moralnego punktu widzenia Leksiu jednak ma sporo za uszami, zwłaszcza, że dotarłem do nowych screenów. Część dziewczyn poznał na Instagramie. Wierzę, że nigdy nie chciałby wykorzystać 15-latki. Batachy na Discordzie, Boxdel mówił, że agencja podobno chce pozwać Konopa. Ale to on to mówił podczas tej dyskusji, tego panelu takiego dyskusyjnego, co tutaj też był wcześniej ten fragment. To pamiętam, bo widziałem szoty na YouTube. I tam Boxdel mówił, że z tego co wie, właśnie od kogoś z tej agencji, to że mają pozwać. Ostatnio Rybson też mówił, że skądś słyszał, że to ma być jakiś wielomilionowy pozew. Ale to wszystko na razie są takie, wiecie... Na razie to są takie wszystko małe jakieś plotki tak naprawdę, nie? Pytanie, kiedy coś pojawi się oficjalnie. Bo to tak każdy coś wie, ale... Ale jego obowiązkiem przed rozpoczęciem relacji damsko-męskiej jest zapytanie dziewczyny o wiek, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko, że może być ona niepełnoletnia. Leksiu był oskarżony o wykorzystywanie swojej popularności do zdobywania dziewczyn. Jeśli mówimy o pośrednim wykorzystywaniu popularności, to nie można tutaj mieć do nikogo pretensji, gdyż sława jest naszą integralną częścią i zawsze pośrednio będziemy z niej korzystać. Jeśli ja napiszę do jakiejś dziewczyny, to jednak gdzieś dzięki popularności od razu będę startował z lepszej pozycji. Sława to potężny afrodyzjak. Gorzej, gdyby Leksiu korzystał ze swojej pozycji w sposób czynny, to jest wprost oferując dziewczynie korzyści w związku z relacją z nim. Niestety Konopski nic takiego nie znalazł, ale by ten odcinek był obiektywny, ponownie odpaliłem oko Saurona i dotarłem do nowych screenów. W maju Leksiu napisał do pewnej dziewczyny, na szczęście chyba pełnoletniej. Standardowa bajera a la Leksiu. Jednak w pewnym momencie... Co to było? No dzień dobry, pewna się brunetka, duże usta, to co tygryski lubią najbardziej. Nowa bajera a la Leksiu, jednak w pewnym...
ale jednak koniec końców i tak wychodzi w pranie jak jest, no tak, więc po chuju dawać, lepiej prosto z mostu, lacha za promo jazda, oczywiście żartuję. W pewnym momencie napisał coś takiego. Na szczęście po chwili dodał, że to żart. Jednak po takim tekście dziewczyna może mieć z tyłu głowy pewne korzyści wynikające z takiej relacji. Trzeba pamiętać, że teraz wiele dziewczyn zrobi naprawdę bardzo dużo za możliwość wybicia się. I żeby była jasność. Takie sytuacje i relacje zdarzają się bardzo często. W showbiznesie jest to nagminna relacja promocyjna. Gdyby Leksiu był amerykańską gwiazdą rocka lub raperem, nikogo by jego teksty na podryw nawet nie wzruszyły. Jednak trzeba tu pamiętać, że Leksiu jest gwiazdą family friendly contentu dla dzieci w przedziale 6-12. Takie kidosy w influencerach widzą wzory do naśladowania. Dlatego Leksiu nie powinien pisać takich rzeczy. Mimo wszystko Leksia spotkała niewymierna kara do jego zachowania. Przez brak kompetencji Konopskiego chłop ma całkowicie zrujnowaną karierę i łatkę pedofila. Co ciekawe, czy to ja, czy to Mandzio zwracaliśmy już kiedyś Konopskiemu uwagę, by weryfikował informacje i zbyt pochopnie wniosków nie wyciągał, bo traci wtedy na wiarygodności i wypada śmiesznie. Czy jako kanał, który przedstawia newsy, powinieneś brać taką najmniejszą odpowiedzialność, naprawdę. Jestem strasznie Konop tobą zawiedziony, już nie pierwszy raz. Niestety, zamiast wziąć sobie rady do serca, to się pogniewał. Więc polecam niektórym wyciągnąć kija ze swoich 4 liter. A w odpowiedzi próbował mnie ośmieszyć tym, że w wieku 30 lat oglądam filmy dla dorosłych. Czego uczy nas cała... No ja to powiem wam, że ja to nawet wtedy film o tym nagrałem. Konopski przesadził z Natsu. O, tutaj było. ...w komentarii... I... Tak, i tu było, że Wardęga, Mandzio, Nitro i Hop. I w sumie wszystkie te osoby skomentowały wtedy, no, że średnio do tego podszedł. I generalnie taką konkluzją tego filmu było to, że wiecie, jak się dowala do was, dowala w sensie, no, jak komentuje was negatywnie jakaś jedna osoba, no to w sumie, dobra, no może ma gorszy dzień, może ma inny punkt widzenia, może coś. Ale jak komentują was negatywnie już kolejne 3, 4 czy 5 osób i mówią, hej, no tutaj zjebałeś, jest coś nie tak, no mogłeś inaczej to zrobić, no to warto to chyba się zastanowić nad tym, zatrzymać i nad tym pomyśleć, no ale... No tak, ja chyba od tamtej pory już byłem nielubiany. Ta historia, że Team X to jednak nie rodzina, bo gdy jeden z jej członków był palony na stosie, to dla jego teamowej siostry ważniejszy był live na TikToku z promocją zdrapek. Oni kurwa zdrapki robią, ja pierdolę, to jest kurwa cały Team X. Swoją drogą promocja hazardu wśród 8-latków to bardzo dobry pomysł, mój kociołku. No Team X to rodzina, dobra. Jest jednak znacznie bardziej niepokojący wniosek. Podczas tej dramy pojawiło się wiele fake newsów. Na jednym z fałszywych zdjęć ktoś dokleił tatuaż Leksia do zdjęcia grubasa bawiącego się odkurzaczem. Nie wyobrażacie sobie, ile osób ten absurdalny fejk uznało za legitny dowód w sprawie. Dostałem kilka tysięcy wiadomości z tym zdjęciem. No, ja to potwierdzam, mi też mnóstwo osób wysyłało przeróżne fejki. I powiem wam, że niektórzy jeszcze wysyłali je na takiej zasadzie, że no tutaj masz screena i że w sumie to ten, i że w sumie to nie jestem pewny, pewna, czy to jest legitne, ale chyba tak. Czyli no takie mieli jakieś wątpliwości, ale niektórzy to patrz co on zrobił, zobacz to, widziałeś, ja pierdzielę. This is the future. Więc... Evolution. Essa wariacie, pozdrawiam czule. Dzięki kumpel Dex, dzięki za suba z Prima. Witam wszystkich skurwysynów Revo, ponownie witam. Także powiem wam, że tych fejków krążyło i ludzie faktycznie się na to łapali. Pamiętam też, że ten z odkurzaczem był na takiej jednej grupie, na jednej z takich grup, gdzie no, autentycznie sprawdzałem i dorosłe osoby, bo widziałem profile, no nie, po zdjęciach i tak dalej, dorosłe osoby pisały, że to wygląda legitnie. Niektórzy mieli takie w stylu, no ja bym jeszcze się zastanawiała, ale po tym, co zrobił, to wygląda na prawdziwe, nie? Więc no ja już tutaj trochę ręce załamałem, że można do tego stopnia łykać przeróżne rzeczy. Tak samo mi na przykład, co jest jeszcze ciekawe, ja na przykład sprostowałem to, co tu Wardęga dawał, że te strebo odnośnie tego Tindera, że ta ikonka się zmienia na iOSie i tak dalej, to dałem w jakimś momencie swojego tego filmu o Leksiu, dałem to i też dostawałem na Instagramie potem wiadomości, że to, co tam użyłem, to jest fake. Mimo, że wcześniej już to tłumaczyłem na Twitterze, gdzieś to nagranie się rozeszło, Konopski nawet podał dalej to nagranie, to wyjaśnienie moje podał dalej. Także no i tak to krążyło i krąży pewnie nadal i pewnie jest nadal mnóstwo ludzi, którzy uważają, że tamta rozmowa to jest jakiś fake, nie? Znaczy w sumie nie wiadomo, bo nie udało mi się odtworzyć jeden do jednego, ale skoro sam efekt występuje, no to jest to możliwe, że wiecie, że coś nie ten...
Niestety były wśród nich osoby dorosłe. Skoro osoba dorosła ma taki problem w wykryciu kiepsko sfingowanego zdjęcia, to co ma zrobić Kidos? Doklejenie czyjegoś awatara do wymyślonej konwersacji zajmuje kilka sekund, a nadchodzi era deepfake'ów. Nie zdziwię się, jak za jakiś czas w internecie pojawi się nie screen, a wideo pogrążające jakiegoś youtubera. Jak ryknę, to jak ten żubr normalnie w reklamie. Internauci go skancelują, a po jakimś czasie, gdy będzie już za późno, okaże się, że tłum działał zbyt pochopnie. No, ale to jest pojebane, wam powiem, bo to już kiedyś oglądałem taki film, nie wiem, czy go teraz znajdę. Deepfake, to była taki z zagranicznego kanału. I fajnie pokazywał na takich przykładach. Nie wiem, to kiedyś znajdę, to sobie obejrzymy. I powiem wam, że to działa w obie strony, bo z jednej strony można kogoś w ten sposób pomówić, ale z drugiej strony to może też stanowić taką kartę pułapkę, znaczy nie kartę pułapkę, tylko takie wyjaśnienie na to, jeżeli coś się faktycznie odpierdoli i będzie się mówiło, że to jest fake. Że wiecie, że jakby w obie strony można. Co, story konopa? Co tam jest? A, no samochodem jedzie. No tak. Samochodem. Dlatego tak ważne jest, by poczekać z werdyktem, gdy w sprawie pojawi się wystarczająca ilość dowodów. Szczególnie, gdy chodzi o tak poważne oskarżenia. This is a dangerous time. Jeśli popełniło się błąd, to należałoby za niego przeprosić, a nie zwalać całą winę na 15-latkę, dodatkowo publikując rozmowę, w której jej były chłopak publicznie ją oczernia. Lubi kłamać, znamy ją na wylot. Co ta prywata miała na celu? Przez całą sytuację, gdy naprawdę jakiś youtuber będzie chciał z premedytacją wykorzystać 13-14-latkę, to dziewczyna nic nie powie z powodu strachu, że zostanie nazwana atencjuszką. Weź Konop odpowiedzialność za swoje... Cegiełka na adwokata od kumpla. Pozdrawiam serdecznie z całą rodziną, oglądamy przy stole. Podajmy sobie wzajemnie winko, jest fajnie, jest zabawa, psy szczekają, koty miauczą. Będzie Gimpsono oglądany? Kumpel Dex, dzięki wielkie za dwie dyszki. Być może fragmentarycznie obejrzymy, no bo to jest jednak 40 minut materiału, więc pewnie i tak już większość osób oglądała, więc nie wiem, czy jest sens oglądać cały, ale fragmentarycznie pewnie zobaczymy. Czyny. Ukrycie filmu nie sprawi, że sprawa zniknie. Musisz zrozumieć... W sumie to też taki jest wątek do rozmyślania nad tym, bo załóżmy tak czysto teoretycznie, że Kono w tym drugim filmie by przeprosił. No się tak szczerze, no by powiedział, widzowie, w tym aspekcie zjebałem, nie? Gdyby tak było. I też pytanie, jaka wtedy by była cała reakcja ludzi, czy też na przykład jaki film by Wardęga nagrał, jak ja bym sam podszedł do takiej sprawy. Też tak się nad tym zastanawiałem. Jak wy byście to na przykład odebrali? Gdyby załóżmy w drugim filmie Konop stwierdził, no tak zaczął od słów, że zjebałem, zamiast tam zrzucać winę na tą dziewczynę, że tam dziewczyna namieszała, to gdyby powiedział, że spierdoliłem, nie sprawdziłem tego i ten, ale no tutaj jest, przyszły jest do mnie inne screeny. I co wtedy? Evolution. Arach. Hi MJ, dzięki wielkie za subskrypcję z Prime'a. Witam się z Kurwysynów Rewo ponownie, witam bardzo serdecznie. Tak naprawdę nic by to nie zrobiło i mo lepiej by, bo by pokazał jaja, że potrafi przyznać się do błędu. No może by odzyskał twarz, ale by stracił kilka dolarów. Ja bardzo szanuję, jeśli ktoś potrafi przyznać się do błędu, nikt nie jest idealny. Miałby i tak przerąbany, ale trochę mniej. No mi się wydaje, tak jak sobie tak rozkminiałem to, to mi się wydaje, że gdyby on się przyznał, to znaczna część argumentów, które padły w kolejnych filmach komentujących to, jak on przedstawił sprawę, no by była wytrącona. I wydaje mi się, że jednak mimo wszystko, jeżeli byśmy zastanawiali się nad tym, że okej, Konop spierdolił w tym pierwszym filmie, no ale potem próbujemy minimalizować straty, to jednak... zdecydowanie lepiej w stosunku do tego, co zrobił, wyszłoby, gdyby po prostu się do tego przyznał. A nie tak, jak wyszło to ostatecznie, gdzie wiecie, usuwa film, tu jakieś rzeczy edytuje, też usuwa, ogólnie to tak, wiecie, jak zaciera ślady. No tak, moim zdaniem to wyszło dużo gorzej, niż gdyby po prostu wyszedł przed kamerę i powiedział, że zjebał w tym aspekcie, ale tutaj jest, wygląda to inaczej. I oczywiście mówię, wyszedł przed kamerę w filmie, który zrobi kolejne tam, nie wiem ile jego film tam ma wyświetleń, no ale tam 1 200 300 400, a nie kurwa na jakiś stories, które w stosunku do tej sprawy zobaczy kilka osób.
pamięć, że komentarii to nie wyścig. Nawet jeśli wszyscy zajmujemy się podobną sprawą, to i tak ludzie są ciekawi, co na jej temat ma do powiedzenia Wardęga, Nitrozyniak, Rewo czy nawet Spysiński. Film zawsze do tego Spysińskiego. Zawsze, nawet Spysiński. Mimo że był publiczny tylko kilka dni, był jego najpopularniejszym wideo w kilkuletniej karierze. W branży komentarii jednak zamiast lajków i wyświetleń ważniejsza jest wiarygodność. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Watacha. Ajajaj. No, tak naprawdę tak to wygląda, że kurczę... Prostowanie każdej z tych informacji, zebranie jakiegokolwiek kolejnego dowodu, to tak naprawdę jest to przytyczek w nos dla Konopa i rzeczy, które go pogrążają i ukazują, że po prostu no, nie sprawdził dokładnie tego tematu. No. A potem brnął w zaparte, próbując ratować jakoś swój wizerunek, a w praktyce no, wyszło po prostu to jeszcze gorzej. No tam jakby, nie, powiem wam, że jak tak się zastanowisz i spojrzę na to wszystko wstecz, to Konop popełnił tyle błędów, wychodząc czy próbując się ratować z tego, aż no absurdalnym było to zrzucenie całej winy na tą dziewczynę, nie? I ten chłopak, kurde, który opowiada, co o niej myśli, że ona kłamie zawsze, nie wiem, no tak, to było tak bez sensu, że to aż... Nie spodziewałem się, że się styczeń tak zacznie, raczej zakładałem, że będzie jakaś totalna nuda, mówię, o to sobie na spokojnie jakieś tam pomysły porealizuję, coś. A tutaj taka bomba na początek. Czy myślę, że Konopski poniesie jakieś konsekwencje? Ciężko powiedzieć, no. Nie wiem, za to wszystko zależy od zachowania i postawy agencji, no. Jak oni na to zareagują. Imo chłop od razu po wypuszczeniu pierwszego wideo już wiedział, że jest syfy, ratował się czymkolwiek, nawet dowodami anegdotycznymi. Wiesz co, ale to też nie jest tak, bo po pierwszym filmie zrobił się ten cały młyn, i no chociaż w sumie tak, no bo to jak tam Wardęga zaczął weryfikować ten wiek, ale to ogólnie też, bo tam się uaktywnili jacyś znajomi tej dziewczyny, jakieś osoby postronne, gdzieś tam ten chłopak, wiesz, te sygnały.